Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Rafik i zapraszam do oglądania kolejnego odcinka Elden Ring. Przemierzamy płaczący półwysep. Ostatnio pokonaliśmy awatara Złotego Drzewa, dotarliśmy także do tuneli Morn. Pora wyruszyć dalszą drogę. Na górze widzimy nietoperki. W oddali mamy sporą armię trujących kwiatków. Żebyśmy nie musieli przebijać się przez gąszcz roślin trujących dodatku, użyjmy tego wiru. Dajmy się do przycmentarnych ruin. W oddali widać chodzące mauzoleum. Służy ono do duplikowania wizerunków wielkich eldeńskich władców, jeżeli chcemy zdobyć dwa przedmioty z jednego wizerunku, musimy je powielić. Na nogach chodzącego mauzoleum mamy narośla postaci czaszek. Musimy je rozbić, żeby mauzoleum się obaliło na ziemię. A wówczas możemy do niego wejść i wykorzystać szczątki wewnątrz do zduplikowania wybranego przez nas wizerunku. W oddali było widać kolejną łaskę. Widzimy też sporą grupę widmowych rycerzy mauzoleum bezgłowych. Odnajdujemy
Oro Lili Trini. Bardzo cennych roślin oraz wejście do ruin, których to strzegą dwaj kusznicy. Odzyskaliśmy ładunek buteleczki. Pilnowali oni skarbu, a jest to skrzydlata kosa. Dajmy się do wiecznego więzienia lamentu. Więzienie jest zapieczętowane przez chochlików. Musimy użyć kamiennych kluczy. Wzmocnijmy się. W więzieniu znajduje się pradawny bohater Zamor, który włada mrozem. Jest bardzo szybki. Pokonujemy pradawnego bohatera Zamor, otrzymując nagrodę pieczęć Radagona, która daje nam plus 5 do cech postaci. Jest to talizman. Pozbądźmy się strażników. Docieramy do kościoła Mariki. Zdobywamy kolejną świętą łzę. Możemy teraz udać się do ruin zguby. Tymi ruinami związany jest wątek z czarodziejką Selene.
będziemy musieli tutaj wrócić. Porozmawiajmy z duchem. Mowa o wieży, którą widać w oddali. Znajduje się tam skrzynia z pułapką, która przenosi nas do stolicy Lindl. Musimy pokonać kamiennego golema, żeby wydostać się z pułapki. Pośród tych ruin szerzy się od żołnierzy marionetek. Selen jest chroniona przez czarodziejską kulę. Ruiny są zatopione w bagnie strucizny. Oczyśćmy się z wrótki. Zdobywamy odłamek zasadzki. Jest to czar magii. It will do no good, I swear it. And yet you persist, you frothing degenerates. Udajmy się do przycmentarnej jaskini. Odnówmy strzały i ładunki
szkarłatnych i mądrych łez. Jaskinia również jest zatopiona w truciźnie. Napotkamy tutaj szamanów, grzybowników. Którzy będą do nas strzelać wiązkami trucizny, jak tylko nas zauważą. Warto jest się tutaj zaopatrzyć w inkantację oczyść mnie lub też pigułki, które będą nas leczyły z trucizny. Zarówno szczurki, jak i kwiatki boją się ognia. Kolejny olbrzymi szczur. Trucizna bardzo powoli tączy z nas życia. Wzmocnijmy się przed wejściem do bossa. Przed nami gigantyczny kwiat. Boss jest silniejszy, ładający jeszcze dodatku magią.
do niego podejdziemy zbyt blisko. Potrafi nas uderzyć. Miranda, kwiat pokonany. Otrzymujemy w nagrodę medalion z bursztynem, który zwiększa nam poziom staminy. Udajmy się do szopy kupca. Mamy tutaj kolejną łaskę. Odnowimy wszystkie zasoby. Porozmawiajmy z kupcem. Możemy zakupić lampkę, gnijące krwawe palce, żelaste liście, kamienie kowalskie, kamienne klucze, popioły wojny, miecz dwuręczny, strzały, duże, wielkie, bełty, gałązkę ofiarną oraz jeden z przepisów. Szopa znajduje się nieopodal olbrzymiej plaży, na której to widzimy sporo przegniłych, których już mogliśmy spotkać w jednym z lochów. Na plaży możemy farmić ptactwo dla ich łapek oraz lotek w celu wytwarzania innych przedmiotów. Na końcu widzimy olbrzymią ośmiornicę.
oraz kolejną, za którą mamy mniejsze. Możemy jedną zlikwidować. Mają sporo życia. Są bardzo skoczne. Potrafią się też leczyć. Z mniejszych ośmiornic możemy wyfarmić ich głowę. Pójdźmy obalić mauzoleum. Jak widać z daleka, na nogach mają narośla, to czaszki. Rozbić je w odpowiedniej ilości. Trzeba uważać, żeby nie zostać zgniecionym. Uważać na strażników mauzoleum, których nie brak tutaj. Mauzoleum obalona. Najlepiej być dalej, kiedy się zapada. Możemy zostać zgnieceni.
we szczątkach. W środku możemy powielić wizerunek. Zaznaczmy sobie miejsce spoczynku mauzoleum. Wyruszamy do wieży powrotu. Na tych owcach możemy również farmić kości. Spora grupa piechurów. Na górze mamy balistę. Balista pomogła nam. Z góry widzimy panoramę płaczącego półwyspu, gdzie byliśmy. Pora użyć łapki. Zostaniemy przeniesieni i uwięzieni.
Użyjemy łuku albinauryków. Przed nami kamienny golem. Z bardzo dużą ilością życia. Oswobodziliśmy się z pułapki. Przenosząc się w to miejsce, możemy zdobyć talizman błogosławionej Rosy. Noszone odnawia niewielkie ilości życia. Widzimy przed nami olbrzymie drzewo. Jest to drzewo światów. Wielki jesion. Na jego gałęziach żyją różni bogowie i półbogowie. Są to wymiary wielkiego drzewa światów. Pomiędzy tymi wymiarami się przemieszczają. Pod słońcem jest wielka wiewiórka. Na samym szczycie tego drzewa obradują wielcy bogowie. Na czubku drzewa jest wielki orzeł, który rozpościerając swoje skrzydła nadaje różne wiry między wymiarom, pomiędzy tymi gałęziami. Na dole drzewa mamy cztery jelenie, które obgryzają korę drzewa, a na górze mamy dwie kozy, które zjadają opadające liście. Drzewo światów jest z mitologii nordyckiej, która jest tutaj przeniesiona do Elden Ring. Penetrując zamek,
brzowego całunu, zabijając Godricka z Szywańca, możemy posunąć dalej. Z Warre wątek. Możemy zdobyć gest od Warra, który się właśnie przeniósł w kierunku jeziora Liurni. Płaczący półwysep został przez nas zwiedzone. Wrócimy tu tylko po to, żeby dopełnić questu czarodziejki z Celen. Nic się nie zmieniło. Wszyscy pozostają w twierdzy okrągłego stołu. Dobrze, moi drodzy, tutaj zakończymy nasz odcinek. Dziękuję wam za oglądanie i zapraszam do kolejnego. Wybierzemy się w stronę jeziora Liurni. I okolic. Zapraszam. Tymczasem trzymajcie się.